Szanowny Boże, coś Wam powiem. Kiedy potrzebujemy znaleźć drogę, to posługujemy się nawigacją, mapą albo zwyczajnie pytamy napotkaną osobę. Ale kiedy gubimy się w życiu, to pojawia się problem, bo nie każdy potrafi mi pomóc. Każdy z nas ma prawo pogubić się w różnych decyzjach. Każdego dnia uczymy się w różnych sytuacjach. Czasem popełniamy te same błędy. Niekiedy wyciągamy wnioski i już się nie mylimy. Ale bywa tak, że obiecujemy sobie nigdy więcej, a szybko okazuje się, że nasza obietnica nie ma pokrycia. Gubienie się jest naszym prawem, ale szukanie rozwiązań jest dla nas koniecznością, bo one prowadzą nas do prawdy o Bogu i ludziach. Gdzieś na wierzchu powinno w nas być poczucie, że Bóg nie przestaje nas poszukiwać. Bóg nie czyni tego, żeby pokazać, jak jest wielki i potężny, ale to poszukiwanie czyni z troski. Poszukuje nas dla naszego dobra. Z dzisiejszego fragmentu wynika jasno, że każda zagubiona owca jest bezcenna w oczach Boga. Liczy się jej odnalezienie bez względu na stan, w jakim się znajduje. Udając dziś cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, widzimy, jak ono umiłowało człowieka. Jezus wie, że dramatem jest zagubienie człowieka, choć on może na początku tego nie dostrzegać. Cały czas w naszym życiu toczy się walka, żeby zwyciężyć i dojść do wieczności w pełnej chwale Boga i za wszelką cenę nie być potępionym. Przecież Bóg nie chce śmierci grzesznika, nie chce potępiać ludzi, ale pragnie odnajdywać nas na naszych bezdrożach. Końcowe zdanie mówiące o radości całego nieba i samego Boga jest wzruszające. Bo grzesznik się nawrócił, bo owca się odnalazła. Niby drobiazg, ale nie dla tego, który za wszystkich oddał życie. Sam Bóg wychodzi pierwszy na poszukiwania, żeby wziąć nas w ramiona i przytulić, jak umiłowane dziecko. Nic nie jest w stanie go powstrzymać przed taką miłością. A my jej bardzo potrzebujemy. Może się zastanawiamy, dlaczego Bóg pozwala na takie nasze zachowanie, na grzeszenie i odejścia? Święty Paweł to wyjaśnia w liście do Rzymian, że Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, żeby wszystkim okazać miłosierdzie. Chcielibyśmy stanąć po stronie tych 99 sprawiedliwych owiec, ale czy to byłoby prawdziwe? Wszyscy przecież jesteśmy pogubieni. Nie zawsze odpowiadamy oczekiwaniom Pana. Często mówimy, że robimy co możemy, żeby było dobrze, ale pewnie jest wiele kwestii, które można jeszcze dokładniej wykonać. Bóg chce, żeby nasze działanie było jak najlepsze, ale we współpracy z Jezusem. Jeśli identyfikujemy się z tą zagubioną owcą, to pozwólmy się szukać i być odnalezionym przez Niego. A to wystarczy, żeby wywołać w niebie ogromną radość. Tylko to jednak nie oznacza, że Bóg daje nam przyzwolenie na bezkarność. Bo jak rzekł Cyceron, jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych, a zapominać o swoich.